Od kilkunastu lat różne ostródzkie szkoły współuczestniczą w programie wymiany uczniów z partnerskim miastem Ostochłody, umiejscowionym w górach Harcu. W maju młodzież powiatu ostródzkiego wyjechała do Niemiec, w tym zaś tygodniu gościmy rewizytę trzech grup z Ostochłody am Harz. W dzisiejszym dniu gościmy młodzież z Osterode am Harz w naszej szkole, a przed powitaniem w naszej placówce byliśmy łącznie z młodzieżą, nauczycielami, opiekunami wymiany polsko-niemieckiej, tak polskimi, czyli nauczycielami gimnazjum 2 w Ostródzie, jak i nauczycielami niemieckimi. Byliśmy w ratuszu naszym, pan burmistrz, pan przewodniczący Rady Miasta powitali młodzież, czym młodzież niemiecka rozpoczęła wizytę w Ostródzie. Po powitaniu w ratuszu uczniowie udali się do szkół gimnazjum nr 2 imienia Zdzisława Krzyszkowiaka, zespołu szkół rolniczych imienia Wincentego Witosa oraz liceum ogólnokształcącego nr 1 imienia Jana Barzyńskiego, gdzie odbywał się Dzień Niemiecki. Wszystkie szkoły starały się przyjąć gości z Odry jak najciekawszym programem artystycznym. To był jednak dopiero początek programu całej wizyty. Dzisiaj witaliśmy ich w szkole i od właściwie dzisiejszego dnia do piątku czeka ich poznanie Polski, bo tak chyba to można powiedzieć, będą zwiedzać Gdańsk, będą w Stutthofie, w obozie koncentracyjnym, będą zwiedzać Toruń, będą zwiedzać Warszawę. A także Sopot, Olsztyn i Olsztynek odbyli rejs kanałem ostródzko-elbląskim, odwiedzili park linowy, wzięli udział w szeregu gier i zabaw integracyjnych oraz ognisku. Jednak integracja i poznawanie się nawzajem nie jest jedynym założeniem programu. Udział naszej młodzieży w wymianie polsko-niemieckiej to znakomita również okazja do kształcenia językowego. Młodzież porozumiewa się tak w języku angielskim, jak i w języku niemieckim. Powszechnie wiadomo, że w nauce teoria, choć przydatna, to sama w sobie nie jest pełni efektywna. Aby uczniowie rzeczywiście mogli poszerzyć swoje umiejętności językowe, niezbędna jest im praktyka w postaci stałej rozmowy z tzw. native speakerem. Nauka języków obcych rozpoczyna się już w szkole podstawowej, w gimnazjach i szkołach średnich, kontynuuje się wcześniejszą naukę oraz rozszerza o drugi język. Większość z uczniów w przyszłości będzie nierzadko korzystać z tej wiedzy. Chcę, żebyśmy mogli sobie swobodnie poruszać się po Europie i mogli wykorzystywać te umiejętności, które teraz nabywamy w szkole. Będzie to na pewno procentowało w przyszłości, kiedy nasi absolwenci będą wyjeżdżać za granicę, bo wiemy, że Europa jest otwarta i wyjeżdżają właściwie po całym kontynencie. Języki angielski i niemiecki, które są nauczane w szkole, na pewno pomogą im funkcjonować we współczesnej Europie. Choć większość Belfrów zwykło mawiać, że jego przedmiot jest tym najważniejszym, to trzeba przyznać nauczycielom języków obcych, iż umiejętności wyniesione z ich lekcji będą w przyszłości jednymi z najpowszechniej wykorzystywanych przez absolwentów, bez względu na to, czy wyjadą z kraju, czy też pozostaną. Jedenastego czerwca o godzinie 16:00 przy Termach Warmińskich odbędzie się inscenizacja bitwy pod Heisbergiem. Dziesiąta już inscenizacja napoleońskiej batalii pod Lidzbarkiem Warmińskim z koalicją rosyjsko-pruską będzie wyjątkowa. Nie tylko z uwagi na udział rekordowej liczby rekonstruktorów, ale także na nowe miejsce, bowiem bitwa właśnie odbędzie się obok Term Warmińskich. 10 czerwca 1807 roku to ważna batalia kampanii wiosennej Napoleona. To wydarzenie upamiętni 270 rekonstruktorów. Swój udział zapowiedziały grupy z Polski, Niemiec, Czech, Litwy, Rosji, Holandii i Wielkiej Brytanii. Warto wiedzieć, że wydarzenie rozpocznie się już 10 czerwca, a zakończy 12. Natomiast 11 czerwca o godzinie 20 po Wielkiej Bitwie na Zamku Biskupów Warmińskich odbędzie się bal oficerski. Zapytaliśmy burmistrza Lidzbarka Warmińskiego Jacka Wiśniowskiego, czy pokazywanie historii na żywo pomaga w jej przyswojeniu. Tak, myślę, że pokazywanie, dotykanie historii jest czymś właściwym, ponieważ większość społeczeństwa to wzrokowcy. Jeżeli jesteśmy w stanie coś zobaczyć, coś dotknąć, to czujemy to. Dlatego uważam, że ten sposób przekazu historii jest najbardziej właściwy. Kontynuacją Festiwalu Tradycji i Kultury XIX wieku, w ramach której odbywa się rekonstrukcja bitwy, będzie także pierwszy rajd rodzinny traktem biskupów warmińskich. Tę trasę prowadzącą przez Olsztyn, Dobre Miasto, Lidzbark Warmiński 12 czerwca będzie można pokonać m.in. konno. U nas w Lidzbarku Warmińskim będzie on się kończył. Ten rajd zaczynał w Olsztynie. Dlatego zapraszamy tutaj do nas, ponieważ w końcowej fazie tego rajdu będziemy mieli tutaj obóz i z tego obozu przemarsz przez centrum miasta wszystkich uczestników rajdu na Termy Warmińskie, gdzie dzięki urzędowi miasta uczestnicy rajdu będą mogli
zjeść, wypić, a także odpocząć. Odpoczywać będzie można także na kolejnych imprezach, które w Lidzparku Warmińskim odbędą się już pod koniec czerwca, ale o tym opowiemy Państwu w kolejnym Fleszu Dnia. Raz czerwcem kończy się rok szkolny, a razem z nim dobiega końca kolejna odsłona miejskiego projektu edukacyjnego Młodzi Ostrudzianie – Rozkochani w swej krainie. W ramach programu miejskie przedszkola oraz szkoły podstawowe i gimnazjalne współuczestniczą w szeregu wydarzeń integracyjnych o charakterze kulturalno-edukacyjnym. Po raz trzeci gościliśmy w ostródzkim amfiteatrze dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów ostródzkich. Odbywający się w amfiteatrze festiwal jest zwieńczeniem tegorocznego projektu, podsumowującym pracę włożoną nie tylko w standardową edukację, ale przede wszystkim we wszelkie zajęcia pozalekcyjne, jak zajęcia artystyczne, plastyczne, wokalne czy taneczne. Ten dzień to takie święto młodych Ostrudzian, gdyż taniec, uśmiech, kolor, ekspresja słowna, taneczna dzieci to jest kwintesencja dzieciństwa. Organizatorem festiwalu jest jak co roku Gimnazjum nr 2 imienia Zdzisława Krzyszkowiaka w Ostródzie, zaś odpowiedzialną za prowadzenie całego wydarzenia jest nauczyciel języka polskiego z Gimnazjum nr 2 Anna Czacharowska, która dba o to, aby wszystkie prezentacje artystyczne stały na jak najwyższym poziomie. Jest to świetna okazja, abyśmy mogli zaprezentować my nauczyciele i nasze dzieci, które uczymy, z którymi przebywamy na co dzień, dorobek naszej pracy. Wspólny taniec, wspólny śpiew to świetna okazja do właśnie zaprezentowania tego, co robimy na co dzień. Bo oprócz tego, że uczymy, to bawimy się wspólnie dziećmi, to właśnie tańczymy, to śpiewamy, przebywamy z nimi na co dzień. I ta nasza praca była dzisiaj widoczna. Program Młodzi Ostrudzianie – Rozkochani w swej krainie zakłada, by nauczyciele ostródzkich szkół, poza przekazywaniem wiedzy i wychowywaniem, pomagali uczniom odkryć własne talenty i rozpalić pasję. W końcu co zasiejemy dziś, to zbierać będziemy w przyszłości. Wyścigi samochodowe to dla fanów motoryzacji z pewnością prawdziwa gratka. Czy jednak powinny być organizowane na najważniejszych arteriach w mieście? Właśnie taka sytuacja będzie miała miejsce w najbliższy weekend w Olsztynie. Na Alei Sikorskiego, która jest jedną z najbardziej zatłoczonych dróg w mieście, odbędą się wyścigi na 1/8 mili. Organizatorzy zawodów zamkną kilkusetmetrowy odcinek od skrzyżowania z ulicą Dywizjonu 303 aż do skrzyżowania ulic Synów Pułku i Tuwima. Na pewno właśnie będzie utrudnienie w ruchu, bo no masakra tu jest, co się dzieje w ogóle w pełni, jak jest godzina 12, to jest masakra. Obawy kierowców nie są bezpodstawne, bowiem Aleja Sikorskiego stanowi bardzo wygodny dojazd z miasta, m.in. do galerii handlowej czy znajdujących się nieco dalej hipermarketów. Teraz zmotoryzowani mieszkańcy miasta, chcąc zrobić weekendowe zakupy, muszą szukać objazdów. Jednym słowem, dojazd w okolice Alei Sikorskiego może stać się prawdziwą udręką. Pozostają dwa rozwiązania, tak? Albo dojeżdżamy Aleją Warszawską i skręcamy w ulicę Tuwima. I tak jak mówiłem, skrzyżowanie Tuwima, Synów Pułku Sikorskiego jest otwarte, czyli wjeżdżając od strony Tuwima skręcamy w prawo. Ewentualnie wybrać dojazd od strony ulicy Synów Pułku i Krasickiego i w ten sposób dojechać również do Synów Pułku, potem w lewo skręcić w Sikorskiego. Sam dojazd w stronę olsztyńskich sypialni to tylko jeden z problemów. Przy wyłączonym z ruchu odcinku znajduje się kilka obiektów, m.in. uczelnia wyższa, dyskont spożywczy i stacja paliw. Drogi do nich prowadzące znajdują się tylko od strony Alei Sikorskiego i to akurat na odcinku, który zostanie wyłączony z ruchu. To oznacza jedno, całkowity brak dojazdu przez kilkanaście godzin. Wyścigi wymusiły również zmianę trasy autobusów. Objazd wytyczono dla linii numer 127. To nie jest w obecnej dobie Olsztyna w korkach, jakim stoimy, jeszcze robienie takiej atrakcji kierowcom. Na pewno nie jest to najlepsze rozwiązanie, no ale cóż nam, czy my możemy coś zmienić? Mamy wpływ jakiś jako zwykli mieszkańcy? Rzecznik olsztyńskich drogowców bagatelizuje narzekania mieszkańców. To zawsze można zbić na przykład z innymi argumentami, kiedy słyszymy, że w Olsztynie nic się nie dzieje, tak? Trudno znaleźć pewnie taki złoty środek, żeby i działo się, i zainteresowało to jakieś rzeszy mieszkańców, i też żeby nie wystąpiły w związku z tym żadne utrudnienia, choćby w komunikacji takiej codziennej, ulicznej, czy też komunikacji miejskiej. Zamknięcie fragmentu Alei Sikorskiego nastąpi o godzinie 10 w sobotę 11 czerwca i potrwa do godziny 6 rano 12 czerwca. Warmińskie to jedna z czołowych inwestycji Lidzparka Warmińskiego.
Doskonałe miejsce na spędzenie zbliżających się już wielkimi krokami wakacji. Bo w obiekcie atrakcji nie brakuje. Takich jak na przykład basen pływacki dla dorosłych i dla dzieci, czy też basen wyposażony w wodospad i grotę. Są tu także baseny sprzyjające zdrowiu, witalny, solankowy, źródlany czy też hipertermiczny. Oprócz tego całoroczny basen zewnętrzny z wydzielonymi strefami dla zdrowia i wypoczynku. Tym, którzy lubią ciepło, Termy Warmińskie oferują kompleks saun, m.in. fińską i parową. Jednym słowem, jest w czym wybierać. A czy zdaniem okolicznych mieszkańców i turystów Termy Warmińskie to faktycznie dobre miejsce na wypoczynek? Numer jeden w województwie, aż nam wszyscy zazdroszczą. Termy podobają się panu? Bardzo, oczywiście. Jestem lizbarszczeninem i jestem bardzo zadowolony, że w końcu coś takiego powstało u nas, z czego możemy korzystać na miejscu. Także bardzo, bardzo jestem zadowolony. Promocja dla miasta? Oczywiście, jak najbardziej. Raz, że promocja Lidzbarka, dwa, że no po prostu już nie trzeba jeździć, gdybyśmy chcieli popływać sobie nie tylko w jeziorze, bo jeziora mamy tutaj dookoła, ale w czasie zimy można popływać sobie. Mieszkańcy Lidzbarka mogą tu znaleźć zatrudnienie? Tak, to jest to pewien element też taki, że można znaleźć pracę, jeżeli ktoś poszukuje, bo jednak to jest kolejny punkt taki. Parę koleżanek moich też tutaj podjęło pracę właśnie na termach i zadowolone są. Ja jeszcze osobiście sama tak nie byłam tam w środku, ale jest bardzo fajnie. No myślę teraz ostatnio się wybrać właśnie z dziećmi, może tak na 2 godzinki jakieś podskoczyć tutaj. A myśli pani, że to potrzebny obiekt właśnie w Lidzbarku? Tak. No coś się może dzieje. Ja bardzo lubię baseny, bardzo lubię wodę i tak dalej, że coś się dzieje w Lidzbarku. Jak najbardziej. Często chodzimy, mało zadowolony. Rodzice też. Co pani myśli o termach? Jest kapitalnie. Polecam absolutnie. Osobom, które dbają nie tylko o zdrowie i relaks, ale także o urodę, lidzbarski obiekt proponuje strefę wellness, a w niej szereg gabinetów. Znajdzie się też coś dla tych, którzy kochają aktywność. Wysokościowy ogród linowy, korty tenisowe, ścięka wspinaczkowa. Termy Warmińskie mają także ofertę dla całych rodzin. Specjalnie dla nich zbudowana została wakacyjna wioska, a w niej 33 domki szeregowe, plac dla dzieci oraz miejsca do grillowania. A jakie jeszcze atrakcje termy oferują, tego Państwo możecie się dowiedzieć ze strony internetowej termywarmińskie.pl.